Zapraszam na kolejne wydanie studia grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy w dzisiejszym programie informacyjnym. Stażyści programu Energia dla przyszłości w Orlenie. Dzieci z lasek na torze kartingowym, ale była jazda. Nasza firma aktywnie włączyła się w realizację programu stażowego Ministerstwa Energii Energia dla przyszłości. Ten z kolei jest adresowany do studentów ostatnich lat uczelni technicznych, jak i absolwentów tych kierunków. Stażyści zostali zaproszeni przez Orlen na dwudniowe warsztaty. Energia dla przyszłości to program realizowany przy czynnym udziale największych polskich koncernów, w tym PKN Orlen, Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Ogromna wartość zarówno dla spółek, które biorą udział w programie, ale też dla samych stażystów. To są osoby, z którymi wiążemy swoją przyszłość i myślę, że oni również z nami. Pierwszego dnia spotkania stażyści mieli okazję zwiedzić nasze zakłady we Wrocławku PTA i CCGT. Drugiego dnia było już mniej teorii, a więcej praktyki. Stażyści uczestniczyli bowiem w dwóch warsztatach z zakresu symulacji biznesowych oraz zarządzania projektami. Jak skutecznie zarządzać projektami, uczy się w praktyce. Z jednej strony teoria, standardy zarządzania projektami, z drugiej strony złożoność projektów i też wiele czynników decyduje o tym, czy projekt będzie zrealizowany z sukcesem i mam nadzieję, że częściowo przynajmniej zainspirowaliśmy stażystów, aby rozwijać się w tym kierunku. Także na studiach często uczymy się tego typu rzeczy i fajnie zobaczyć, że to, czego się uczymy, faktycznie jest potem wykorzystywane w takich spółkach jak właśnie PKN Orlen. Program stażowy Energia dla przyszłości ma na celu budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej. Ma też zapoznać stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Energii oraz przygotować ich do pracy w sektorze energetycznym. Nieraz już mówiliśmy w naszym programie o ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Laskach. Jego podopieczni wielokrotnie przekonali się o tym, że na pomoc naszej firmy i fundacji Orlen Dar Serca można liczyć. Tym razem to my postanowiliśmy sprawić niespodziankę i jednocześnie dużą frajdę dzieciakom. Osoby z niepełnosprawnościami potrafią doskonale dawać sobie radę w każdych okolicznościach, nawet tych na pozór niemożliwych do sprostania. Przekonała nas o tym jedna z podopiecznych ośrodka w Laskach, Julka, która zafascynowana jest światem Formuły 1. Aby sprawić jej niespodziankę, umożliwiliśmy jej spotkanie z Robertem Kubicą podczas jednego z Grand Prix w tym sezonie. Dobra, będziemy zaczynać. Julka dzieli się swoją pasją z koleżankami i kolegami ze szkoły w Laskach. Dlatego dla całej grupy pasjonatów sportów motorowych na torze kartingowym na warszawskim Żyraniu zorganizowaliśmy niezwykłe wydarzenie. Zaprosiliśmy podopiecznych ośrodka do spróbowania swoich sił w samodzielnym prowadzeniu sportowych bolidów, pod okiem wykwalifikowanych trenerów oczywiście, którzy nawigowali dzieci za pomocą interkomów. Spotkanie miało niesamowity przebieg i było dla koleżanek i kolegów Julki wielkim przeżyciem. Zrodziło też bardzo wiele pytań związanych z wyścigami samochodowymi, które dziewczynka skrzętnie odnotowała i zadała je Robertowi Kubicy. Efekty tego wywiadu możecie obejrzeć na naszym firmowym Twitterze. Fundacja Orlen Dar Serca ogłosiła nabór do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych Moje Miejsce na Ziemi. Do 9 września organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach, a budżet programu to aż 2 miliony złotych. Szanowni Państwo, przyjaciele fundacji, serdecznie zapraszam do udziału w drugiej edycji naszego największego programu grantowego Moje Miejsce na Ziemi. Budżet programu to aż 2 miliony złotych. Wsparcie finansowe mogą otrzymać organizacje pozarządowe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, szkoły, przedszkola i instytucje publiczne z całej Polski. Jak złożyć wniosek? To proste. Krok pierwszy. Wejdź na stronę orlendarserca.pl i zapoznaj się z regulaminem programu. Krok drugi. Stwórz projekt działania, który odmieni Twoje najbliższe otoczenie. Musisz wybrać jeden z czterech grantów. 4 tysiące, 7,5, 10 lub 15 tysięcy złotych. Krok trzeci. Przygotuj swój NIP. Zarejestruj się w naszym systemie
granty-serca.orlen.pl i do 9 września złóż wniosek. Kiedy w ubiegłym roku wraz z naszym fundatorem PKN Orlen uruchomiliśmy pierwszą edycję, zaskoczyliście nas Państwo nie tylko liczbą, ale i jakością złożonych wniosków. Dlatego z tym większą niecierpliwością w tym roku czekamy na Państwa projekty. Zapraszamy! Spółka Unipetrol zaprezentowała biopaliwo drugiej generacji z biomasy odpadowej i wykonała jazdy próbne pojazdów napędzanych biopaliwem wyprodukowanym ze zrębków drzewnych. Biopaliwo powstaje w laboratoriach Unicre w zakładzie w Litwinowie w ramach innowacyjnego projektu COMSYN w międzynarodowym programie unijnym na rzecz badań i innowacji. Po zakończeniu dwuletniej fazy testowej przedstawiciele Unicre i innych współpracujących organizacji zaprezentowali dotychczasowe wyniki swoich badań. To właśnie biopaliwa ze zrębków, ale także na przykład z trocin, słomy lub rzęsy wodnej mogą być, jako bioskładnik drugiej generacji, w najbliższej przyszłości dodawane do paliw w celu dotrzymywania coraz surowszych norm emisyjnych określanych przez Unię Europejską. Biopaliwa druhé generace jsou primárně vyráběny z dřevní štěpky, případně z jiných odpadních surovin, a to je právě odlišuje od takzvané první generace. To jsou vlastně produkty získané primárně ze surovin konkurujícím tradičním potravinářským produktům. Je to projekt, který my, jakožto Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, realizujeme s dalšími partnery v rámci konzorcia sponzorovaného v rámci mezinárodního unijního programu Horizon 2020. W przypadku transferu technologii na wymiar komercyjny dodawanie paliwa uzyskanego przez zgazowanie odpadowej masy drzewnej przyczyni się do dotrzymywania minimalnej zawartości energetycznej zaawansowanych biopaliw po roku 2022. Tato drzewni ściepka jest biopaliwem druhé generace. Jej zhruba 1 metr kubický a z toho vznikne w naší rafinérie 40 litrů biopaliva. Toto biopalivo je plně srovnatelné s motorovou naftou. Vyprodukované biopalivo ze zrębków drzewnych nie musí służyć wyłącznie jako dodatek. Pojazd z silnikiem o zapłonie samoczynnym może jeździć wyłącznie na takim nowym biopaliwie bez zagrożenia uszkodzenia silnika. Na koniec o wakacyjnych aktywnościach pracowników Anwilu, ci bowiem wyruszyli na Eco Survival, czyli spływ kajakowy. 5-kilometrowa trasa spływu na odcinku Radotki-Cierszewo stopniem trudności była dostosowana do możliwości i umiejętności nawet początkujących kajakarzy. 50 pracowników Anwilu wraz z osobami towarzyszącymi aktywnie spędziło weekendowy dzień, płynąc malowniczymi meandrami rzeki Iskrwy, podziwiając przyrodę Brudzyńskiego Parku Krajobrazowego i ciesząc się dobrą pogodą. Cieplutko, dużo słońca. Sam spływ przebiegł bardzo fajnie, nie było żadnych komplikacji oprócz kilku niewielkich kraks na samym początku, kiedy jeszcze nie potrafiliśmy tak dobrze sterować kajakiem, ale nikt nie skąpał się w rzece i wszyscy wrócili bezpiecznie na brzeg. Nad bezpieczeństwem uczestników spływu czuwali ratownicy. Eco Survival był jedną z kilku zaplanowanych na ten rok imprez integracyjnych, których głównym motywem jest aktywne spędzanie wolnego czasu w gronie współpracowników. To wydanie Studia Grupy Orlen dobiegło końca. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne, a te już niebawem.